Cześć kamperowcy, z tej strony kamperowe jazdy. Witam wszystkich miłośników karawaningu, wszystkich turystów, posiadaczy przyczep w kolejnym odcinku naszej podróży po Bałkanach. Tym razem z Chorwacji udaliśmy się bezpośrednio w kierunku Ljubljany, stolicy Słowenii. Granicę przekraczaliśmy jadąc przez miejscowość Karlowak w gminie Metlika. Później udaliśmy się na Nowe Mesto, Trebinie i już bezpośrednio do Ljubljany. W Ljubljanie zabawiliśmy jeden dzień. Chcieliśmy zwiedzić miasto, stolicę. Co można powiedzieć? Piękne miasto, stare, nad którym króluje zamek, do którego można się dostać albo kolejką taką jak u nas na Górze Żar, albo na własnych nogach. Zachęcam wszystkich, warto. Przystanek kolejki jest w samym centrum obok targowiska. Co dalej? No, Ljubljana posiada też własną Wenecję. Można ją zwiedzać z pokładów statków na rzece Lublanika, aczkolwiek przepływają tam dwie rzeki, bo jest jeszcze rzeka Sawa. Ta Lublanika jest odnogą rzeki Sawa. Miasto jest pięknie odrestaurowane. Nie ma tyle przede wszystkim tłumów. Jest jeszcze bardzo mało popularnym miastem turystycznym, aczkolwiek jest stolicą. Z Ljubljany udaliśmy się do miejscowości Ptuj, która znajdowała się na trasie do Budapesztu. Co można powiedzieć? No, miejscowość leży nad rzeką Drawą, jeziorem Drawskim, jezioro Ptujsko, które jest tak jakby rozszerzeniem tej rzeki Drawy. I tutaj co można powiedzieć o tym mieście? No, w mieście mamy nasze polskie akcenty, ponieważ w czasie wojny polsko-austriackiej na zamku stacjonował nasz generał Sapieha oraz w czasie odsieczy wiedeńskiej generał wojsk pancernych Potocki. Urzędował na zamku przez półtora roku. Co dalej? Miejscowość jest bardzo stara. Wchodząc do środka miasta czy do starówki, poczuliśmy się jak w czasach austro-węgierskich. Pięknie odrestaurowane domy. Tam tak jakby się czas zatrzymał w miejscu. Na środku mamy piękną dzwonnicę, która jest w tej chwili kościołem. Mamy pręgierz zachowany, niezniszczony. Miasto to w ogóle tak samo jak Ljubljana. Nie są zniszczone żadnymi wojnami, ponieważ tam nigdy nie było żadnych działań wojennych. Aczkolwiek Niemcy próbowali coś tam sobie zadziałać, ale szkód jako tako nie wyrządzili. Są pozostałości starych gazowych latarni. Te nowe, które są właśnie stylizowane na styl taki właśnie gazowy. Jeżeli chodzi o tą miejscowość Ptuj, mamy tam piękny zamek, naprawdę jest pięknie odrestaurowany. Koszt wstępu to jest w granicach 5 euro, więc to są koszty śmieszne. Już nie jest to co na Chorwacji, że płacimy horrendalne pieniądze. Rzeczy takie ważne dla nas kamperowców, czyli na terenie Słowenii noclegi, woda i cała reszta otoczki kamperowicza. Z dostępem do wody raczej nie ma problemów, myśmy się nie spotkali, można ją dostać na camper parkach, które są darmowe, natomiast to, że są darmowe, nie znaczy, że możemy tam siedzieć. Chodzi o to, że myśmy tam rozmawiali z pewnym panem, który był urzędnikiem miejskim, jeździł, sprawdzał kto ile stoi, wlepiał mandaty autobusom, samochodom osobowym, nawet Słoweńcom. Więc na tych kamperparkach nie można zostać dłużej jak 15-20 minut celem nabrania wody, zrobienia serwisu, krótkiego odpoczynku i trzeba odjechać. Nie wolno na nich nocować. Co dalej? Dalej jest tak, że dostęp do wody na stacjach benzynowych, przepraszam, jest raczej nieograniczony. Podczas tankowania można sobie zapytać o obsługi i bez problemu dają nam wodę zatankować.
To są takie miejsca, gdzie z tym nie ma żadnego naprawdę problemu. Jeżeli chodzi o nocowanie na dziko na terenie Słowenii, jest to zabronione prawnie, natomiast policja nic do tego nie ma. Jedynie, tak jak mówię, w większych miastach są służby, które kontrolują, czy przestrzegamy danych przepisów w danym kraju. Później z miejscowości Ptuj udaliśmy się nad jezioro Bled. Piękne jezioro, nad którym góruje również zamek. Nie pamiętam już nazwy tego zamku, natomiast na środku jeziora mamy przepiękny kościół na wyspie, do którego można dostać się łodziami na mszę. Z tego cośmy zauważyli, masa turystów jeździ tam po to, aby sobie zadzwonić dzwonem na szczęście. Woda jest krystalicznie czysta, można się kąpać. Myśmy osobiście też z tego skorzystali, wykąpaliśmy się, objechaliśmy rowerami całe jezioro. Co dalej? Nie zwiedzaliśmy samej miejscowości Bled, natomiast nocowaliśmy tam 2 noce na parkingu. Myśmy nie płacili akurat nic, bo parking był pełny i nie było miejsca, staliśmy obok, więc zupełnie za darmo. Natomiast koszt tego parkingu to jest 10 euro za postawienie kampera na dobę, więc nie są to jakieś tam koszty wygórowane. Nie ma tam dostępu do wody. Wodę można nabrać nie na tym właśnie niedalekim kamperparku, gdzie myśmy byli. To jest bodajże 4 km oddalone od miejscowości Bled. Z tej miejscowości udaliśmy się do Parku Narodowego rzeki Windgar. Polecam wszystkim, jest to piękny kanion. Można zabrać małe dzieci, nie ma z tym problemu. Osoby starsze też nie ma z tym problemu. Chodzi się tam ładnie kładkami, które są zrobione nad rzeką. Myśmy też tam spotkali taką tradycję, gdzie pierwszy raz żeśmy się z tym widzieli, że turyści budują z kamieni sobie takie małe piramidki na znak tego, że tam byli i na znak tego, aby tam wrócić. Myśmy taką piramidkę też sobie postawili, więc mam nadzieję, że do Słowenii kiedyś wrócimy. Sam Park Narodowy rzeki Windgar jest naprawdę pięknym parkiem. Koszt to jest 6 euro od osoby, więc też nie jest to jakiś koszt wygórowany. Trasa trwa około 50 minut spacerkiem. Nie ma tam rzeszy tłumów, tak jak w jeziorach Plitwickich. Naprawdę zachęcam. Koniec tej trasy to jest największy wodospad na tej rzece. On nie ma nazwy, ale tak trasa się kończy, i później, chcąc wrócić do kampera, tą samą trasą wracamy. Czyli idziemy tak, jakby w jedną i w drugą stronę. Więc ja polecam, żeby w miarę dość szybko przejść sobie w jedną stronę, i później wracając, podziwiać uroki całej tej rzeki, ponieważ wrażenia są dużo fajniejsze, jak idzie się pod prąd rzeki, niż z prądem rzeki. No i po zwiedzeniu tego parku udaliśmy się już na Węgry, ale to w kolejnym filmie opowiemy trochę o Balatonie, trochę o Budapeszcie i innych miejscowościach, jakie odwiedzaliśmy na Węgrzech. Zapraszam do obejrzenia filmu i zobaczymy się w kolejnym. Na razie.